Czy istnieje maksymalna ilość białka, którą można przyswoić w jednym posiłku? Przez wiele lat mówiło się o ilości 30-40 gramów, że to jest absolutny maks. Teraz od kilku lat, zgodnie z ideą intermittent fasting, mówi się, że całe białko w ciągu dnia można spożyć, rozdzielając je na jeden czy też dwa duże posiłki. Wydaje mi się, że największym problemem jest tu interpretacja słowa przyswoić. Wiele osób przez słowo przyswoić rozumie drogę od momentu spożycia białka, aż po jego strawienie, następnie wchłonięcie w jelicie cienkim i później przejście do krwioobiegu aminokwasów. W tym przypadku tak naprawdę limitów nie mamy. Możemy w jednym posiłku spożyć 200-300 gramów białka i praktycznie większość z tego się przyswoi. Tytułowe pytanie powinno brzmieć raczej, czy ilości białka powyżej 20-30 gramów w posiłku będą w dalszym ciągu wpływały pozytywnie na budowanie masy mięśniowej. Mamy bowiem badania, które pokazują, że w kontekście stymulacji budowy nowych białek mięśniowych spożycie 20 lub 40 gramów białka na posiłek działa podobnie oraz takie, gdzie badani spożywali 30 lub 90 gramów i także otrzymywali ten sam efekt w kontekście budowy masy mięśniowej. Patrząc na to w ten sposób, wychodziłoby, że dawki białka w jednym posiłku powyżej 20-30 gramów po prostu się marnują, ale nie jest to takie łatwe. To, jak dużo białka w danym posiłku zostanie zużyte do budowy nowych białek mięśniowych, jest zależne od kilku czynników. Pierwszym z nich jest masa ciała. Biorąc to pod uwagę, im osoba większa, tym więcej białka w danym posiłku powinna spożywać i tutaj często stosuje się przelicznik 0,4 g na każdy kilogram masy ciała, co jest dużo bardziej dokładne niż powiedzenie po prostu 20-40 g białka na posiłek. Drugim z czynników jest ilość trenowanych grup mięśniowych, bo w jednym z badań, w momencie gdy uczestnicy wykonywali trening obwodowy FBW całego ciała, wielu partii mięśniowych, to dawki białka 40 gramów działały skuteczniej niż dawki białka 20 gramów. Czyli teoretycznie im więcej grup mięśniowych na treningu przetrenujemy, tym więcej tego białka powinniśmy spożyć. I ostatnim z czynników jest wiek. Im jesteśmy starsi, tym więcej w danym posiłku białka możemy zmieścić, na więcej możemy sobie pozwolić. Odpowiadając na pytanie z tytułu, jesteśmy pewni tego, że dawki powyżej 30 gramów na posiłek zostaną przyswojone. Pytanie jest tylko, czy jest to optymalne. Ile tak naprawdę w danym posiłku spożytego białka będzie zużywane na budowę nowych białek mięśniowych, a ile utylizowane w innych procesach. Trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że zjadając całe nasze białko w ciągu dnia w jednym czy też dwóch posiłkach, nie będziemy notowali progresu sylwetkowego czy też progresu siłowego. Może być to jednak nieoptymalne, dlatego często mówi się o tym, że warto rozłożyć te porcje białka na mniej więcej równe, właśnie 20-40 gramowe, na 4-6 posiłków w ciągu dnia i to da najlepsze rezultaty. No ale teraz musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my trenujemy rekreacyjnie i jeżeli na przykład spożycie jednego, dwóch czy trzech posiłków w ciągu dnia jest dla nas wygodniejsze, no to wtedy powinniśmy trzymać się raczej tego, bo i tak najważniejsza będzie całkowita ilość białka w ciągu dnia. Jeżeli natomiast szykujemy się do zawodów i chcemy wycisnąć maksa z tych przygotowań, no to wtedy rozłóżmy białko na 4-6 równych posiłków w ciągu dnia i to da nam najlepsze efekty. Podsumowując, mit o przyswajaniu się białka w jednym posiłku możemy uznać za obalony, w zależności od tego, jak interpretujemy słowo przyswoić. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zostaw też subskrypcję dla kanału SFD i SFD Pro i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!